Siemanko, witam w kolejnym odcinku z Magnesem. Jesteśmy pod nowym mostem z kolegą. Fotel, już pierwszy fant na oko. Ale nie będę go ruszał. Zobaczymy, co tu się wydarzy. Miejscówka zapowiada się ciekawie, bo jest tutaj sporo domów wzdłuż rzeki, więc jest szansa, że coś tu wpadło im przez przypadek. Jest sporo śmieci, ale niemetalowych. Da się wyczuć pod nogami. Pierwszy fant to wiadro. No i mamy taką szufelkę do popiołu. Na razie. Powolutku się rozkręca. Mam taką pokrywę. Zastanawiamy się, czy to nie jest od beczki albo od frani. No takie coś. Nie. Taka wielka miednica, to już wiem, o co chodzi. Mamy taką balijkę, a tam to było dnem od tej balijki. No się działo porządnie. Ale jest. Oj, mamy garnek. Mamy garniec. Oczywiście niebieski. Pozdrawiam kapsla. A wcześniej jeszcze... O, taki kawałek rury. Jednak po tej stronie mostu jest lepiej. Przeszedłem tam jakieś 100 metrów i nie było nic, ale był też głęboki muł. A tutaj jednak ten most kusił ludzi, żeby wyrzucać. Dobra, mamy fant. No to już na pewno jest kij od szczotki. Tamten faktycznie, dobrze mi Daniel powiedział, to był kij do malowania. A to jest już kij malarski, a to jest kij szczotkarski. Klątwa niebieskiego garnka trwa. Jest drugi niebieski garnek. Porządna łyżka firmy Gerlach. Tutaj widzicie, jaka starta jest ta powierzchnia. Długo pracowała, długo ktoś nie ujadł. Aż w końcu wyrzucił. Podobno drobinki srebra są w takich łyżkach. Kawałek liny stalowej, jakaś szpachelka prawdopodobnie i od słoika taki zacisk nakiszony o góry. Oj, na szczęście pomarańczowy. Taka miseczka nawet, można by rzec. I to jest fajna miseczka. I tą miseczkę wyczyścimy i będzie do picia wody. Ptaki mogą się napić z takiej płytkiej miseczki, a i pieski, mamy takie już w domu, znaczy na działce, więc przyda się. O panie, no w końcu coś grubego. Piękne, to jest od maszyny rolniczej. Nie będę mówił nazwy, żeby się nie ośmieszyć, ale to na pewno jest od maszyny rolniczej. Super, gruby złom. Mam jakiś uchwyt. Uchwycik jakiś. Mamy... O! Złapałem. Chciałem powiedzieć, że mamy łapkę na szczury. I wódkę. Klątwa garnków, ale biały. Biały tym razem. O, cały w mule. O, jakieś śmieci w środku są. To trzeba to zabrać też. O, fu, jakiś worek. To nieźle. Patrzcie na to, kurde. Lampa naftowa.
Dół jest w dobrym stanie, no tutaj. Stara. No, raczej stara. Raczej oryginalna, jest pokrętło nawet. Kurde. Tutaj też to szkło nie ocalało. Nie dziwne, bo to cienkie przecież. Super. Kurde. Częstochowa. Patrzcie, jaki fajny mały młynek. Ciekawy fancik. No takie farfasy powychodziły jeszcze. Nie może być prawda. A jednak. Niebieski garnek jest. I proszę Państwa, muszę się jakoś tutaj wygimnastykować. Piękna kielnia. O. Mamy kielnię i oczywiście garnek niebieski. Typu niebieski. Nie uwierzycie. Czerwony garnek. I to jaki jaskrawy, widoczny, piękny, czerwony garniec. Jest sprężyna i jest coś takiego. Dziwne. O, coś tu jest napisane nawet. And. Nie wiem. No, spójrzcie, jaki Michael złowił fine fund. Nie wiemy, do czego to służyło. Tutaj są ząbki w środku, jakaś korba czy coś, ale na pewno widzowie będą wiedzieć. Gratuluję, fajny fan. Idzie grubas, ciężki. Ciężar ogromny. Proszę Państwa, jakiś tutaj mamy dziwny przedmiot. Jakiś wałek czy coś. Walec. Tutaj z taką dziurą. Też pewnie będą widzowie wiedzieć, co to mogło być. To nie enigma. Tutaj tak jakby uchwyty były dwa. No i coś jakoś to się tak kręciło. Ale po co ta dziura tu? Jeszcze dziura w środku? Może to jest druga część tej twojej maszyny, tego koła. Może w tym podobnym miejscu. Może coś gdzieś się to jakoś łączy. O! Gruby złom, ciężki. Mamy fant od jakiejś dziabki albo do jakiegoś obcinania kłąbów, kapusty. Też coś takiego było. Garczek to jest symbol jedzenia, życia. Rodzinę wykarmić. A tu wszyscy te garnki wywalają. Zero szacunku dla garnków. Nie wiem, który to już jest, ale na szczęście nie niebieski. Jeszcze przy okazji pójdziemy sobie zwiedzić taki opuszczoną chatkę. Mały urbeksik. Ktoś nam wyciął gałęzie, także jest łatwy dostęp. O, ładnie to wygląda. Z takiego piaskowca jakby zrobione. Wszystko się kruszy. No. Leciwe. O, drzwi porządne były. Jeszcze są okucia. O, wszystko działa jeszcze na zawiasach. Elegancko. No taka chata. Ale porządna, kurczę, patrz. Betonowy strop. Betonowy stropik. Ciekawe, co tu w ziemi leży. Może jakieś siekiery? O! Ja nie mogę. Ile drutu aluminiowego. Chyba zabiorę go. No komu potrzebny? Ale fajne. Fajna. Oburka. Fajne. Patrzcie, to jest takie w skarpie wbudowane. Kiedyś tak robili właśnie. W skarpach ziemianki robili też. Przechowalnie różne. Mega. Mega fajne. Tutaj jeszcze też jakaś dobudówka była.
Dobra, podsumowanko wygląda tak. Garnki, 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 garnki. Miednica. Balika. Jeszcze jakiś garnek. Super fand. Szkoda, że w takim słabym stanie. Lampa naftowa. Sprężyna. Kij odmiotły. Taki uchwyt. To jest fajny też fancik. Ciężki. Gruby złom. Tutaj następny. Młynek, też ciekawostka. Kielnia, tutaj jakieś te do cięcia buraków czy tam kapusty, jakoś to się nazywało, ale zapomniałem. No i takie tam rupiecie. Dzięki bardzo za oglądanie. Tutaj jeszcze trochę takich cieńszych rzeczy i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się i subskrybujcie.